Moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście znowu Opera i dbając o to, żeby playlista operacji nie wymarła. Dzisiaj zajmiemy się ciekawym tytułem Ashes of Ohu. To w Polsce się nie przyjmie. Okej. Ważne. Dobra. Standardowy poziom trudności, jako że to jest taki, który twórcy chcieliby, żebyśmy zaczęli rozgrywkę, tak? Easy jest. My interest in the story than combat. Still, combat is made easier, but still a challenge. Dobra, dajmy sobie standard. Nie mam zielonego pojęcia, o czym jest ta gra. Dostałem do niej dostęp dosłownie dzień przed tym, jak to nagrywam i nawet nie zdążyłem zobaczyć, od jakiego to jest studia, z czym to się je. No ale mam nadzieję, że przynajmniej wam się spodobają nasze przeprawy. Slowly, the islanders found their place, found hope for the future. But hope is fragile. A wicked spirit rose from within, corrupting men's uhane, and raised a soulless legion that swept the Aina like a plague, consuming all. To protect what is precious, a warrior must rise. To defend the sacred, a warrior must fight. In the face of evil, he must be defiant. He must resist, and with the strength of his ancestors, deny even death to save his Ohana. Okay. To save its Ohana. What's going on, man? I've returned your spirit to your body, Kai. It is time for you to join Uhane, Hele. No okej. Okay. Znaczy, no dobra, czyli rozumiem, że to jest rozgrywka z Maori? Znaczy, no właśnie, zastanawiam się, czy australijskich plemion, czy hawajskich. Szczerze mówiąc, nie znam się aż tak na tych plemionach, żeby się gdzieś tam keki. Stawiam, że hawajskich. O, kupane. Dobra. Why didn't you stop that monster? I alone cannot stand against Puakupa. Puakupa. Oa. I Uakupa. No, ekstra. Dobra. I'm on a guide for you. Mhm. Dobra, ja bym chciał wiedzieć, co mogę zrobić. Jakiś enter, pomiń, escape, nara. No, spacja, dobra. Historię sobie rozkminicie sami. What happened to my tattoos? Precious nearby spirits. Spirits. Uhane z tracking skill 3. Dobra, ja bym chciał najpierw zobaczyć. No dobra, trochę slow motion. To jest jakiś survival chyba. Dobra, biegam, chodzę. Nie, yeah, okej. Okay. Pick up machete. I will pick up machete. Jakoś tak dziwnie myszka reaguje. Czekajcie, bo naprawdę dziwnie myszka reaguje. Controls. Looking sensitivity TT. Save changes. No, powiedzmy, że o to mi chodziło. Dobra. A dajmy sobie tak na medium na przykład?
Nic nie zmienia. Ta gra chyba jest zafiksowana na 30 klatek. Okej. Dobra, wiem już jak ma... The Art of Stealth. Dobra. Tak jak to się ma w grach. Hiding in bushes, they glow pink in unhanded vision. Catch enemies off guard. Dobra. Tylko ja bym chciał wiedzieć, jakie się mogę skradać. Pod C się mogę skradać. Zastanawiam się, czy tu miały być czytane teksty, czy może niekoniecznie. Dobra, zaraz. Chyba muszę się podkraść, znaczy w sensie podejść do niego. Tok? Can you hear me? O my dem się psiabym, gdzie. Ej, się. Aha, to rozmowa z duchem tym, którego tu spotkaliśmy. No dobra, dobra. Tu się nic nie dzieje. Mam się. Okej. Też mi wykrycie tych przeciwników krew. Take. Takie wykrycie to sobie wsadź pan w popylinę. Ciężko jest się ten tak naprawdę skradać tutaj. Mogę zlutować przeciwnika? Nie, no dobra, nie mogę zlutować chyba przeciwnika. No dobra, miałem się tam zakraść. No nie będę ich zabijał. Jakby tracę na tym więcej życia niż powinienem. Chociaż może tam mogę coś znaleźć zaraz, co tu jest? Harvest. Dobra, roślina gumowa. Juana by you. Bye. A z tym możesz jakby wleść na górę, czy to jakaś wspinaczka, nie? Widzę, że nie. No, dobrze wiedzieć teraz. Ucieczka będzie w razie czego masakryczna. Clean up. Okej, rozumiem, że sam to sobie. Teraz build hiał. Plant fiber. Plant gum. Okej. Fiber i gum. Ale tak ja mam się do niego podkraść tak naprawdę. Cyk, 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 cyk. Takie podkradanie to pocałujcie mnie, wiecie w co? Okej, myślałem, że mogę go jakoś tak... Kit, blood. Że mogę go jakoś tak kilimować, wiecie. Tak, w jakiś prostszy sposób, na zasadzie, że jak już się podkradłem, to mogę mu rzeczywiście nakopać do dupska. W sensie ściągnąć go za szyję, bach bach, jest martwy. No może mogę, tylko nie wiem jak. Dobra, to ścinaj bambusa. Okej. Muzyka jakaś by się przydała. Ale chyba nie ma o czym mówić. Ale to jest, moi drodzy, to jest na razie jakiś tam early access i to taki bardzo early. No, toaleta z owocami, zaraz, czy ja mogę sobie owoca wziąć? Kolektuj owoca, Hawaii, collectable, recovered. Okej. Okay. No czyli Hawaje, no dobra, no, byłem blisko. No, opera, nie ma dużo jakby, no, jakie malowane tło. Nie ma jakby dużo, nie miałeś jakby dużego wyboru. I teraz już mogę? Ripper. Okej. I się módl się. Też mi modlitwa? Release the Kraken. What the hell? Kamehameha Tonga. I teraz, że tak zapytam, o co chodzi. Sisiema.
Well, chosen. Do you have a mana? Okej, okay, na pewno by było prościej grać, gdybym wiedział, czy, jakby co to... Co oznaczają pewne słowa, no nie? Nie obraziłbym się, gdyby taki był też słownik, że tak wyskakuje ci taki tip. Tam jest pachoa, to jest tam coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. No tak naprawdę to take my pachoa, w sensie co? O, łuk. O, już reszty. Okej, okay, czyli rozumiem, że jak napełnię, to sobie mogę wybrać jedno z dwóch, tak? I tak pewnie do końca, cokolwiek by to nie oznaczało. Spirit bow. As your mana grows, so also this the strength of the bow's arrow. Each additional lever increases the damage dealt with the bow. Tracking. Okej. Okay. Explosive arrow. No dobra, punktów nie mam wcale, jak widzę. Factions. To jest aż taki RPG rozbudowany? Ty. Okej, okay, misje, factions, journal. Okej, okay, nice. Dobra. No, teraz to nic nie widzę. Tylko, że jak w każdym RPG-u powinno być coś tak, coś mogliby do mnie mówić tak inaczej, no ale dobra, no nieważne. Get to the lifeguard tower. To jest tam. Na razie nie będę zbierał żadnych tam, ścinał drzew czy coś tam w tym stylu, bo jakby i po co. A tam w głąb dżungli jako tako to też nie mogę wejść, czyli to będzie raczej bardziej liniowa rozgrywka na zasadzie, że tutaj, nie? Togle uchane vision. Aha, i tu widzę świat napełniony maną, tak? Aha, i wtedy widzę też Boga. No, no, no okej. Stealth movement, no dobra. A to ja potrzebuję stealth movement tutaj? Raczej w tym miejscu tak nie bardzo. Dobra, jak ja mam wejść do tej lifeguard tower? Ojejku. Gdzieś jakiś gość jeszcze mnie widzi. Hey, music, uchane vision. Aha, okej, okay, okej. Okay. No spoko, czyli to generalnie w sumie jest sterowanie takie jak w tym. Jak się nazywa ten... Shadow of Mordor. Mamy jakieś ograniczenie strzału? Pewnie mam, ale nie wiem gdzie. No nieważne. Okej, okay, glass, steel, dobra. Szkło i stal. Okej, okay, tam jakby głębiej się już wejść nie da. Dobra. Ogarnijmy sobie. O, ale strasznie ta kamera lata. Jakby mogła być bardziej statyczna. No, ale już tam pies go drapał. Hibiskus. Dodatkowa mana. Lutuj, dziada. Maszetę. Automatic ammo full. Dobra, teraz mam dojść tam. Czy mam jakiś pasek? Wytrzymałości, czy tak mogę biegać sobie, bo sobie mogę biegać. Ja podejrzewam, że z łuku strzelam za manę, a zbierając różne rzeczy odnawiam manę. Key recovered. To jest w końcu, nie wiem, key mana. Nie kumam czaczy. Jezus, strzał w głowę to jest... maksymalnie niewyględny. No, zdychaj! Okej. Okay. Ile on ma punktów życia, przepraszam? No dobra. Chyba punktów życia to on ma za dużo aż. Wpuściłem w niego wszystkie strzały. Kurde, tam wystarczyły dwie w klatę.
A ja mu wpuściłem wszystkie i tu jest też problem. I jestem na wejściu. O! O, okej, dobra. Nie wiem, czy mi się udało. Znaczy, na pewno nie udało mi się go zabić. No dobra. Weźmy sobie, zbierzmy tą... Te roślinki, skoro nam dają manamanę. No to co, ja mam się przekraść jakoś obok niego, czy o co chodzi? Czy on już zniknął? A jak ja mogę zmienić broń na ten fancy magiczny nożyk? Chyba nie da się też odłożyć strzały, albo ja nie widziałem, jak odłożyć strzały. Takie podstawowe tipy to jest jakby, no, podstawa wszystkiego. To nic. Rifle arm, ammo. Pociśnijmy sobie do końca. Zobaczymy, co tu jest. Ale ze mnie snajpa. I na co ci ten pistolet, ty? Ale dobra, będziemy jakiś karabin. A zaraz, jak wcisnę inwentory, dobra. Weapons. Damagea. To jest jakaś maszety. Aha, wszystko jedno, jaka maszety. Ale widzę, że mogę sobie to przełączyć, tylko że to nic mi nie daje. Zlutuj go. Apteczek mam na full na razie, to przynajmniej wiem, gdzie leży jakaś apteczka. Darkness ahead. Do you feel the darkness ahead? O, dużo was. No, no. Jakby on może mieć... No, no, no. Okej. Też mi ork? To ja ci pierdzielę, kurde. No. To też mnie gra od razu wrzuca w... Nie trafiłem. Hedzik. Lutuj. Leather. Skóra. Czy ja... Okej. Może nie C. Inwentory. Czy ja mogę jakoś tworzyć... W sumie to nawet nie wiem. Nie było tutoriala. A to podstawa. Taki tutorial to podstawa. Ech, kamea. Szczególnie jak mnie przeciwnicy wykrywają z kosmosu, no to już... Nie wiem, do tej pory to powinienem być w stanie zrobić już jakiś pancerz. Coś tam. Szczególnie coś tam. No, lepiej mnie porać, sowa, bo normalnie cię, wiesz, outpost. Controlling the island, okej. Waging war, grows, okej, slaves. The summoning. Okej. Wiecie co, ja dziękuję za taki tutorial. Ups. Dobra, to zrobiłem niechcący. Dobra, to chociaż wiem, że on stoi tak... Piękny strzał w drzewo. Dobra. To mi się pięknie udało. To teraz muszę sobie zebrać znowu ziółka. Zregenerować, nie wiem, swoje ki, manę, nie wiem. Okej. Reinforcements.
Ale ja nawet nie wiem, jak są oznaczone alarmy. Tego mi gra nie powiedziała. Far Cry by mi powiedział. Far Cry też by mi nie dał tylu... O, the pig alarm! Wystrzelili świnie, no ekstra. A, teraz mam... Super, teraz mam poradę. Mają materiały wybuchowe. Nie no, celowanie to tutaj to jest tragedia. Okej, ja sobie tutaj wlezę. No, 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 dawaj, dawaj. Uzupełnimy sobie strzały. No, to są trochę takie Spirit Arrows. No, come on, Hidden Bunkers. Ja wiem, że Hidden Bunkers. Aha, jeszcze mogę zleźć do bunkra. Nie wiem, czy bym chciał. Już na powierzchni jest dosyć niewesoło. W moim przypadku to chyba idiotyzmem by było się... O, co jest? Jedna klatka? Jedna klatka? Jedna klatka? Okej. Co się tam dzieje? To się ten bunkier tam wczytuje? Nie. Dobra, w lewą stronę to się nie da. Okej, okay. Wiecie co, moi kochani? Gierka się zapowiada fajnie. Jak jeszcze jej przybędzie kiedyś tekstów... Okej, okay. Zrobimy inaczej, odwrócę się w stronę morza i porozmawiamy. Jak przybędzie jej kiedyś tekstów i będziemy mogli rzeczywiście sobie pograć bez jakiegoś takiego dziwnego zamulania zamulastego, to podejrzewam, że to może być całkiem fajna gra. Na razie niczego z niej nie rozumiem. Na zasadzie bardziej bariery językowej, niżeli tego, że gra może jest jakaś tam, nie bardzo mi to wyjaśnia, ale powiem wam, że w sumie czemuż by nie, no, wygląda całkiem fajnie. No, powiedzmy, że wygląda całkiem fajnie, na filmie będzie fajnie wyglądać. Natomiast sama rozgrywka też jest spoko, tylko niech poprawią myszkę. I to, żeby mi tam przechodząc, no właśnie, nie gubiło klatek, jak tylko tam popatrzę, nie wiem z jakiego powodu. Ach, pies mordę lizał. Mam nadzieję, że grę, skusiłem was na grę na tyle, żebyście sobie chcieli sami ją sprawdzić, obejrzeć. Jeśli tak, to oczywiście was zapraszam. Jeśli nie, to dajcie mi znać, czy chociaż chcecie to kiedyś w przyszłości obejrzeć, jak już to, nie wiem, wyjdzie w pełnej wersji, bo zakładam, że to jest jeszcze taka dosyć niepełna wersja. Jakby innych wyjaśnień nie oczekuję na tej zasadzie. Póki co, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce w kolejnej operacji. Hej, hej!